Drodzy uczniowie klas ósmych, a teraz dla Was specjalne błogosławieństwo od księdza biskupa Stanisława. Najpierw to cieszę się, że mogłem Was poznać, przynajmniej po części, w czasie udzielania sakramentu bierzmowania. Jestem przekonany, że ta moc, którą żeście otrzymali wtedy, w tej chwili bierzmowania, ona zaowocuje także bliską obecnością Pana w czasie egzaminów, które będziecie teraz zdawać. I też, że będzie Pan Wam towarzyszył później w szkole średniej, kiedy będziecie podejmować naukę już w innych szkołach. To jest takie bardzo ważne. Świadomość, że tam, gdzie idziemy, to Pan już posyła swojego anioła przed nami, aby przygotował nam drogę. Proście zatem anioła stróża, żeby Wam towarzyszył później w szkole średniej, żeby też przygotował spotkania z nauczycielami szkół średnich, z Waszymi nowymi kolegami, koleżankami. I też taką ufnością, że właśnie ta Boża łaska będzie Wam towarzyszyć, żebyście mogli te nowe wyzwania podejmować. A na ten czas egzaminów niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.